Trwają w tej chwili szkolenia w zakresie projektu Enter Jastrzębie. Szkolenia dotyczą szeroko rozumianego przemysłu 4.0. Zapraszamy serdecznie na drugą edycję Młodych Ludzi od 18 do 35 roku życia. Zajęcia będą prowadzone w formie weekendowej. Jednym z ćwiczeń, które robimy tu na zajęciach, jest wyzwanie piankowe Marshmallows. Jest to proste ćwiczenie, które pokazuje, w jaki sposób się prototypuje wyroby, ale też pokazuje, w jaki sposób budować zespół, jakie cechy muszą mieć poszczególni ludzie w zespole, aby osiągnąć sukces. Potrzebujemy zarówno osób, które organizują pracę, które dbają o relacje w zespole, ale potrzebujemy też osoby, które mają wizję, jak to zrobić, jak zrobić coś tak naprawdę z niczego. To ćwiczenie jest robione przez trenerów na całym świecie, dlatego można powiedzieć, że wnioski z niego są uniwersalne. Można je również znaleźć w internecie. Ja to ćwiczenie robię od około 10 lat na wszystkich swoich warsztatach, dlatego że pokazuje między innymi elementy pracy zespołowej i pokazuje, w jaki sposób szybko można zbudować całkiem efektywny zespół. Bo przemysł 4.0 to nie jest coś twardego, co jest od A do B, tylko to jest pewna wizja, którą trzeba wdrażać w organizacji. Do tej wizji trzeba przekonać pracowników, trzeba przekonać zarząd, przekonać wszystkich kolegów. 4% firm na chwilę obecną pracuje w przemyśle 4.0, a cała reszta myśli o tym, żeby gdzieś tam się w tym miejscu znaleźć. Najciekawsze jest w ogóle spojrzenie na ten temat, poznanie jakichś szczegółów, ponieważ często to, co możemy znaleźć w internecie dzisiaj, nie zawsze jest spójne z rzeczywistością. Często jest niestety przekoloryzowane, w sposób marketingowy ładnie ubrane, podciągnięte są określenia, które tak naprawdę nie widnieją tam, a tutaj możemy się dowiedzieć tak naprawdę, jak to wygląda z punktu stricte takiego definicyjnego. O zajęciach dowiedziałam się od brata, który interesuje się nowymi technologiami. Młody zespół, są tu osoby zróżnicowane wiekowo, dlatego my wnosimy jak gdyby jakieś doświadczenie, szerszy światopogląd, a oni wnoszą innowacyjność. Dlaczego zdecydował się Pan na udział w tych szkoleniach? Ze względu na to, że jestem uczniem i w przyszłości mam zamiar uczniem w branży informatycznej i w przyszłości mam zamiar pracować także i sądzę, że szkolenie bardzo mi się przyda w tej branży i pozwoli mi także bardziej rozwinąć skrzydła. Uważam, że jednak poszerzanie swojej wiedzy, szczególnie o rzeczy, które się dzieją w naszym świecie, które dzisiaj być może są nowinkami, ale za kilkanaście lat będą podstawą istnienia naszej gospodarki, jest niezmiernie ważne. Wszyscy młodzi ludzie, którzy ukończą szkolenie i otrzymają certyfikaty, będą się mogli stać kadrą rozpoczynającą pracę w przyszłości w centrum kompetencji, jakim będzie Enter Jastrzębie.